Siemaneczko, witam Was dzisiaj na pulpicie mojego komputera. Dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać kupioną grę z platformy internetowej cdp.pl. A więc tak, na początku uruchamiamy swoją przeglądarkę. Wpisujemy cdp.pl. Enter. Czekacie, aż się Wam załaduje. Coś dzisiaj mam słaby internet. Okej. Jak się Wam załaduje, musicie się zalogować. Tutaj jest logowanie. I jak już się zalogujecie, to klikacie moje konto. No, najeżdżacie myszką na moje konto i klikacie moja półka. I jak klikniecie moją półkę, to ukażą się Wam kupione gry. I no, jak kupicie grę, zapłacicie, to ona się powinna Wam tutaj pojawić. Jak nic nie będzie tu żadnego czerwonego znaczka, to znaczy, że już możecie pobrać. A więc klikacie na to. OK. Tutaj klikacie pobierz. Jak klikniecie, po chwili Wam się uruchomi menadżer pobierania. Ja tam Wam niżej nie pokażę, bo tam jest klucz produktu. I już zobaczycie w pierwszym odcinku z tego Scania Truck Driving Simulator, jak ją zainstalować i powoli i będę uruchamiać ją. A więc myślę, że Wam pomogłem. Jak Wam się podobał, dajcie lajka. No i trzymajcie się, no i pa pa.